Dlaczego dochodzi do bólu ścięgna Achillesa i jakie są czynniki ryzyka wystąpienia dolegliwości bólowych ze strony tego ścięgna? Często się mówi, że jest stan zapalny ścięgna Achillesa. W rzeczywistości tego stanu zapalnego nie ma. Badania histopatologiczne potwierdziły, że są to zmiany bardziej degeneracyjne, przeciążeniowe, które są pochodne mikrourazów, które występują podczas biegów. Głównie na takie zmiany przeciążeniowe, czyli tak zwane tendinopatie ścięgna Achillesa, są narażeni biegacze górscy, gdzie dochodzi do największego obciążenia tego ścięgna. Tutaj możemy wyróżnić dwie takie lokalizacje, gdzie dolegliwości bólowe mogą wystąpić. Jest to część środkowa ścięgna oraz część ścięgna Achillesa, która przyczepia się do kości piętowej. I tutaj głównie pacjenci by to się zgłaszali z takimi problemami. Jakie są czynniki ryzyka? No, na pewno częściej występują te dolegliwości u mężczyzn, czyli płeć ma znaczenie. Ma znaczenie wiek, to znaczy im starsza osoba uprawiająca sporty biegowe, tym narażenie na te zmiany przeciążeniowe będzie większa. No i kolejna bardzo ważna sprawa to jest nieprawidłowe przeprowadzane treningi. Treningi powinny być stopniowo zwiększane, obciążanie. Jeżeli ktoś amatorsko zaczyna wykonywać ten sport i zaczyna biegać, powinien zaczynać od krótkich dystansów, małych częstotliwości i stopniowo to zwiększać. Oraz kolejna rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę, to jest dobór odpowiedniego obuwia, dobór odpowiedniego ustawienia stopy podczas biegania.